Co skrywają magazyny Brzeskiego Muzeum, czym różni się zamek od pałacu i jak powstaje obraz? Odpowiedzi między innymi na te pytania będzie można poznać podczas ferii z historią na Zamku Piastów Śląskich. Bogatą ofertę dla dzieci i młodzieży na czas zimowego wypoczynku ma także Brzeskie Centrum Kultury. O szczegółach Katarzyna Polaczek. Komplet 6 dużych łyżek i 12 małych łyżeczek wykonanych, jak widać, przez tego samego złotnika brzeskiego Adolfa Hajna w XIX wieku. To tylko niewielki fragment bogatej kolekcji sztućców, jaka po dawnych mieszkańcach pozostała w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Tak jak wiele innych cennych eksponatów oczekuje wystawy w muzealnych magazynach. W czasie ferii zimowych do tych niedostępnych na co dzień miejsc będzie miała szansę zajrzeć młodzież. Nie wszystkie są eksponowane i takie właśnie obiekty, albo bardzo cenne, albo takie zagadkowe, albo takie, które związane są z historią miasta, ale nie z piastami bezpośrednio na przykład, tylko pochodzą z różnych innych okresów dziejów. To chciałabym zaprezentować. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu przygotowało ofertę zajęć artystycznych i historycznych dla uczniów w czasie ferii zimowych. Każdego dnia odbywają się inne warsztaty dla 15-20 osobowych grup, na które obowiązują zapisy. Mamy przygotowaną ofertę na każdy dzień inną i zaangażowani są pracownicy merytoryczni, którzy będą prowadzić zajęcia aktywne, będą zajęcia praktyczne pracowni konserwatorskiej, będą gry planszowe, będą pogadanki takie, będzie o husarii, będzie o motywach zwierzęcych. To nie jedyna atrakcja, jakie czekają na młodych Brzeżan podczas ferii zimowych. Brzeskie Centrum Kultury zaprasza najmłodszych m.in. na zajęcia taneczne. W tym roku stawiamy na początkujących, dlatego że chcemy przywołać jak największą rzeszę dzieci do nas. I od 12 do 13.30 zapraszamy właśnie dzieciaki początkujące, które chcą zapoznać się ze sztuką tańca we wszelkich wymiarach. Także będziemy mieć dla nich i hip-hop, i balet, i jazz, i taniec intuicyjny. Także te dzieci, które jeszcze nie wiedzą, czym ten taniec jest, mam nadzieję, że kiedy przyjdą do nas, to pokochają go na dobre. Oprócz tego odbędą się także warsztaty plastyczne, wokalne, teatralne i fotograficzne. Ferie mogą być okazją do zdobycia wiedzy i nowej pasji. Zaplanowałem plener fotograficzny, na który zabiorę uczniów szkół podstawowych. Będziemy chodzić po mieście i fotografować po prostu brzeg. Będę udzielał wskazówek, będę od razu na bieżąco mógł patrzeć, jakie zdjęcia powstają, korygować je, tak żeby każdy mógł wykonać zdjęcie swojego rodzinnego miasta. Szczegóły oferty, jakie przygotowało Brzeskie Centrum Kultury i Muzeum, dostępne są na stronach internetowych placówek. Ferie zimowe w województwie opolskim rozpoczną się 15 stycznia. Katarzyna Polaczek, Kurier Opolski.